Ale... Jeszcze raz. Siemaneczko, ziomeczki. Ja wyskam na odwrócie garść, nie wiem, dwa. Trzy. I dzisiaj wam zaprezentuję moim zdaniem pięć najlepszych kart grze. Gdzie słyszałem... Na koniec się bardzo zdziwicie. No naprawdę bardzo się zdziwicie. Dobra, przechodzimy do miejsca piątego. A na tym miejscu znajduje się Pekka. Dlaczego? Jeśli chcecie obronę na przykład na, nie wiem, Mega Knighta, oczywiście bierzcie ją, ona po prostu zmiażdży tego Mega Knighta. A nawet z Knightem, sorry. Więc jeszcze dwa Mega Knighty chyba. Dobra, ale naprawdę, jest OP. Jest ją łatwo skontrować, ale do obrony moim zdaniem jest chyba najlepsza w grze. Dobra, przechodzimy do miejsca czwartego. Jak gadałem o Mega Knightie, to dlaczego nie teraz Mega Knight? Ale teraz wytłumaczę, co on robi w epickich akcjach. Słuchajcie, gość się wypuszcza, kurde, nie wiem. Goblin Ganga plus Goblin Ganga, Goblin Ganga plus Goblin Ganga, klon, klon, wystarczy, że pójdziecie tylko 7 eliksirów i macie wszystko załatwione. Zdaniem jest bardzo OP. Oj, wyszedłem. Naprawdę. Kurde. Jest też świetna do ataku. Na przykład można ją połączyć z Giantem lub z Pekką. Liwa, bardzo lubię Mega Knight plus Pekka. Dobra! Miejsce trzecie. Tutaj postawiłem lawę, ale dlaczego? Słuchajcie, lawa plus baron równa się super mega ekstra combo. Chociaż rakieta i... Ale naprawdę, jeśli ktoś nie ma hordy lub Inferno Dragona lub minionków, to ma przerąbane. Ja na przykład mam kontrę na lawa handa, aczkolwiek zawsze mam. Praktycznie. Wow. Ale naprawdę. OP! OP! Naprawdę OP. Polecam. Tutaj postawiłem golema. Jak widzicie, samek tanki w ogóle daje. No naprawdę, ale tanki są bardzo OP. Dobra, ale golem. Ale tu nie będzie jednego tanka na koniec. Golem, słuchajcie, z Nightwitch naprawdę wymiata. A jeśli chodzi na atak, to jest świetny. I go jest tak ciężko skontrować. Wiecie, jaka jedyna karta go pokonuje? Inferno Tower. No i tak, co jeszcze mogę dodać? W tym mogę jeszcze dodać, że możecie zrobić z nim jakiś push meda, na przykład lawa plus golem plus, nie wiem, Inferno Dragon, Baby Dragon, Lumberjack. Jak jesteście w 2v2 i jest 2 razy eliksir i macie 2 eliksir kolektor, no to... No i pierwsze miejsce, co może być zaskoczenie, ale to jest ogólnie Dark Prince. Według Clash Royale ten. Ja dałem tam swoje te tanki, ale według Clash Royale to jest najlepsza karta. Dobra, słuchajcie. Naprawdę. I tak on jest dobry. Ja go sam używam. Nie na jego łeb? Kto to jest? Dobra, mnie to ciekawi trochę, ale nieważne. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze tu... Co to jest? Dobra, nieważne. Ja tu wam pokażę, co jeszcze tutaj ostatnio trafiłem. Patrz, bandytko mam na drugim. A jeszcze go wydropiłem. Wygrałem całe to. Dobra. Do widzenia, papa. Cześć, miłego dnia. No i może muzyka na koniec.